obywatelski. Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Tomasz, Piątek, dobry wieczór, kochani. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście. Dziękuję Grzegorzowi Kopie, który nas wspiera jako nasz producent wykonawczy, i dziękuję każdemu z Was, kto nas wspiera, czy to finansowo, czy to duchowo. Szczególnie dziękuję tym, którzy nas wspierają w serwisie Patronite, bo tam można zrobić zlecenie stałe, a kilka groszy co miesiąc to więcej niż jedna duża suma pieniędzy jednorazowo. Mówię o tym, bo nie mamy żadnych innych sponsorów, ani rządowych, ani komercyjnych. Mamy tylko Was. Wy jesteście naszymi sponsorami obywatelskimi. I gorąco dziękuję za łapki. Dziękuję każdemu, kto da łapkę, bo każda łapka zwiększa oglądalność tej transmisji. Mamy dzisiaj specjalnego gościa, tylko nie wiem, czy uda mi się go pokazać. Może jak Maciek zdejmie ten napis. O, udało się. Realizator Maciek zdjął napis, a ja Państwu pokazuję czarnego diaboła. On tutaj siedzi za mną. To jest czarny diaboł, Tak naprawdę to nie jest oczywiście diabł, to jest Berta, jedna z moich dwóch kotek, Mainkunka. Nie wiem, czy ją dobrze widać w tej chwili. U niej właściwie to nie bardzo widać nawet, gdzie ona ma głowę, dopóki nie otworzy oczu, bo się wtedy pojawiają takie dwa zielone, jarzące się, ślepia i wtedy widać, gdzie ona ma głowę. A tak poza tym to ona w ogóle posuwa się, przesuwa się po domu, jak taka czarna, czarna chmura. Kto jeszcze nie dał łapki, bardzo proszę o łapkę dla Berty, dla naszego czarnego diaboła, a ja zabieram się już za okulary, bo będzie opowieść długa, z wieloma szczegółami i opowieść ważna, dotycząca sprawy niezwykle ważnej, dotyczącej tego, kto tutaj nas próbuje swoim zbożem zalewać, ziarnem. I produktami spożywczymi, czyniąc nam, czyniąc nam krzywdę. Eee, zacznijmy może od tego, że zacznijmy może od kontekstu, jakim są e, protesty rolników i nie tylko rolników, również takich rolników w cudzysłowie, antyukraińskie protesty, rolników, którzy blokują granicę z Ukrainą i nie chcą wpuszczać ukraińskiego ziarna do Polski. Poproszę o mm, pierwszy skan. Tak się, proszę państwa, składa, że twarzą tych rolniczych, a niekiedy nie całkiem rolniczych protestów, protestów antyukraińskich, twarzą nieformalnym liderem tych demonstracji i blokad stał się Szczepan Wójcik, którego tutaj widzimy na obrazku. Widzimy tutaj fragment artykułu, cytat z dziennika Rzeczpospolita. Gdzie mowa o tym, że Szczepan Wójcik zarobił na norkach, jak to ładnie określił tutaj autor tekstu. Ja się śmieję, choć właściwie nie powinienem się śmiać. E, zablokował chyba jedną z bardzo nielicznych pozytywnych inicjatyw politycznych PiS, czyli piątkę dla zwierząt, czyli próbę wprowadzenia jakiejś elementarnej ochrony zwierząt hodowlanych w Polsce. Czytamy tutaj, że. Pan Szczepan Wójcik ma spory majątek, prowadził gospodarstwo w Ukrainie, proszę Państwa, i ciekawe, co on tam robił w tej Ukrainie. No bo poza tym, pan Szczepan Wójcik to postać raczej stuprocentowo rosyjska. Jak widać, został, jak tutaj możemy przeczytać, został wyróżniony medalem Pro Ecclesia et Patria czyli za kościół i ojczyznę, został wyróżniony takim pięknym medalem przez ojca Tadeusza Rydzyka, właściwie nie powinienem mówić ojca, bo to żaden ojciec dla nikogo z nas, przez księdza Tadeusza Rydzyka, yy, znanego kaznodzieje propagandzistę związanego z yy, Rosją, a w przeszłości związanego także z Komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa, co zostało już wielokrotnie opisane. W publikacjach resetu obywatelskiego i wydawnictwa Arbitror, przede wszystkim w dwóch książkach, w dwóch tomach książki Rydzyk i Przyjaciele. Poproszę o kolejny skan. Zanim przejdziemy do kwestii geopolitycznych, bo już zacząłem o nich mówić, ale najpierw trzeba powiedzieć, że fermy należące do rodziny Wójcika są miejscami potwornymi. Pan Wójcik jest przede wszystkim lobbystą, lobbyującym w imieniu swoich rodzinnych ferm zwierząt futerkowych, ale także, także no, Mówi się, że kontroluje fermy, ale tak oficjalnie te fermy należą do jego rodziny, prowadzi je, prowadzi je jego brat i w tych fermach należących do brata pana Wójcika i promowanych przez samego pana Wójcika, w tych fermach dzieją się rzeczy straszne. W 2022 roku Stowarzyszenie Otwarte Klatki i dziennikarz Janusz Fertner, jak podaje tutaj portal interia.pl, z którego skan widzimy, Reporter Janusz Schwertner i Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Przepraszam, głos mi się trochę łamie, bo mówię o rzeczach potwornych, a dodatkowo mam jeszcze futerkowe zwierzę w pokoju. Obnażono, jak tutaj mu to nazywa portal Interia.pl, pokazano, ujawniono straszliwe warunki panujące na fermie należącej do rodziny Wójcików, kierowanej przez jego brata. I, I promowanej przez samego Wójcika. Ja e, wtedy straszne zdjęcia pojawiły się w mediach. Ja pokażę tylko jedno, tak żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Nie chcę tutaj straszyć. No ale muszę pokazać jedno zdjęcie, które jest naprawdę straszne. Poproszę o kolejny skan. To są właśnie gryzonie z fermy pań, państwa wójcików. Gryzonie, które sobie porobiły straszne krzywdy, ponieważ są tam trzymane w nieludzkich warunkach, w ciasnych klatkach, po, poraniły sobie karki od tego stresu i cierpienia. Dziękuję, może zabierzmy już ten obrazek. No i e, następny obrazek może się wydać odrobinę zabawniejszy, ponieważ to jest skan z e, popkulturowego portalu poptown.eu. E, i również na taki nieco prześmiewczy portal trafił pan Szczepan Wójcik jako bohater. Dlaczego? Dlatego, że jako przedstawiciel założonego przez siebie Instytutu Gospodarki Rolnej wystąpił, wystąpił w mediach pan Wójcik i powiedział, że Środowisko LGBT zagraża rolnictwu, że geje i lesbijki zagrażają rolnictwu, że są przeciwko rolnictwu. No i tutaj poptown.eu, portal prześmiewczo-popkulturowy, się z tego nabijał, robił sobie z tego żarty i łatwo sobie robić z tego żarty. Ale z drugiej strony, przed chwilą, pokazywaliśmy udręczone zwierzęta, a pamiętajmy, że tego rodzaju opowieści, tego rodzaju absurdalne legendy na temat osób LGBT czy innych mniejszości prowadzą do cierpienia ludzi, prowadzą do nagonki na tych ludzi. I to jest nagonka zaimportowana do Rosji przez polskich ultrakatolików, przez PiS, przez Ryzyka, zaimportowana z Rosji, gdzie też wmawiano Rosjanom, że osoby LGBT. To nie są osoby, to że to jest taki właściwie ruch polityczny, którego zadaniem jest zniszczenie Rosji, zniszczenie rosyjskich obyczajów, rosyjskich tradycji. No tutaj można by też w to pewnie i rosyjskie rolnictwo włączyć, prawda? Ale tutaj pan Wójcik mówi, że te osoby są przeciwko rolnictwu jako takiemu. I to przypomina opowieści rosyjskie o tym, jakoby geje i lesbijki chcieli zagłady ludzkiej cywilizacji. Właściwie nawet nie przypomina, to jest taka dokładna kalka tej rosyjskiej propagandy. I dlaczego tu tyle mówimy o Rosji? No nie tylko dlatego, że rydzyk i wójcik kopiują rosyjskie wzory. Poproszę o kolejny skan. To jest nagłówek artykułu z jednego z rosyjskich portali, który cytuje kremlowskie radio Wiesti. W którym to kremlowskim radiu pojawił się artykuł w 2014 roku. Artykuł pod tytułem Paciemu pal jak kipro i miech, no same szuby nie nosiat. Czyli dlaczego Polacy produkują futra, ale sami nie noszą futer. I tutaj e, autorka tego artykułu, e, rosyjska propagandzistka. Poproszę o kolejny skan. E, poproszę, e, tutaj mamy, tu mamy, tu mamy u, u, psz, powiększenie tego, co widzieliśmy przed chwilą, żebyśmy sobie zmogli zaczyć jej nazwisko. Ludmiła Lwowa, Lwowa. Poproszę o kolejny skan. Ona e, mówi, że Polacy. Porzucili swoją wiekową tradycję, wielowiekową tradycję, nie noszą futer. E, a to dlaczego? No, bo w Polsce się zrobiły e, e, ciepłe zimy. I tutaj pani Ludmiła nie wspomina o tym, że te ciepłe zimy mamy, dlatego że Rosja wydobywa. Masę węgla i ropy, którymi zatruwa i przegrzewa planetę. A potem dodała, że w Polsce jeszcze panuje taki ekoterror organizuje się dni bez futra i kto wyjdzie na ulicę w futrze, może zostać oblany farbą. Słuchajcie, proszę Państwa, taka ta Polska się zrobiła. Zgniła zachodnia, e, takie LGBT tu panuje, że już nie można wyjść na ulicę w futrze. Takie, e, no, takie bajki opowiadają. Rosyjscy propagandziści poddanym reżimu Putina. I pod koniec tego artykułu, poproszę o kolejny skan. Mamy dwa takie akapity, gdzie czytamy, że w Polsce mimo wszystko jest 750 hodowli futerkowych, gdzie są norki, gdzie są psy futerkowe, lisy i pracuje 10 tysięcy ludzi. I 50 tysięcy specjalistów później pracuje nad tymi futrami, żeby je wyprawić, oprawić i tak dalej, i tak dalej. I że na tym polska gospodarka zarabia 5 miliardów złotych. I tu wchodzi na scenę pod koniec tego artykułu właśnie Szczepan Wójcik, który mówi e, pani Ludmile Lwownej, że, e, e, że te e, Wspaniałe fabryki, te futer, te fermy są fabrykami do utylizowania kilogram, kilogramów 400 milionów kilogramów odpadów żywnościowych rocznie. Czyli one jeszcze tutaj dodatkowo takie proszę, ekologiczne są, bo odpady te biedne norki pożerają. Po czym dodaje pan Szczepan Wójcik, że futra ludzie nosili i będą e, e, nosić. E, a nie, to już dodaje inny bohater artykułu, e, e, projektant, projektant mody, który tutaj występuje obok pana Szczepana, Szczepana Wójcika. Czyli jak widać tutaj, e, w, w propagandziska zrobiła, jakby to powiedzieć, u, u, ustrzeliła dwa ptaki za jednym wystrzałem jednym artykułem co najmniej dwa cele osiągnęła, czyli opowiedziała poddanym Putina taką baśń o strasznej Polsce, gdzie nie można nosić futra, ale gdzie mimo to wspaniale kwitnie biznes futerkowy i o tym opowiadając polansowała przedsiębiorcę futerkowego Szczepana Wójcika, jak również innego przedstawiciela tego biznesu, Projektanta mody polskiego, Michał, który tutaj się ją nazywa Michał Starost. Nie znam tego projektanta, no ale być może w Rosji już go znają po tym, jak się tam pojawiły takie, takie artykuły. Więc jak widać, pan Szczepan pomaga Rosjanom robić propagandę, a oni informują ewentualnych rosyjskich kontrahentów lub klientów, że w Polsce jest taki Szczepan Wójcik. Wielki futerkowy potentat i przedstawiciel tej całej, tej całej branży. To tak, żebyśmy wiedzieli, skąd się te protesty antyukraińskie, rolnicze i pseudo-rolnicze biorą, dlaczego tam są noszone transparenty, na których się wychwala Putina i wzywa się go, żeby zniszczył Ukrainę i Donalda Tuska. A teraz z krainy tych strasznych baśni przechodzimy do rzeczywistości. Przechodzimy do rzeczywistości, ponieważ tak się składa, że nie tylko ukraińskie ziarno płynie do Polski. To, że ukraińskie ziarno nieodpowiadające wymogom Unii Europejskiej trafiło na nasz rynek, to jest tylko i wyłącznie wina polityków PiS którzy mogli zablokować ten wwóz ten, ten sprzedaż, sprzedaż tego ziarna w Polsce nie zrobili tego, chociaż mieli do tego narzędzia, a nie zrobili tego z dwóch przyczyn. Po pierwsze, chcieli zarobić, a po drugie, co być może jeszcze ważniejsze chcieli wytworzyć nastroje antyukraińskie w Polsce i niestety to im się trochę udało. I e, efekt jest taki, że rolnicy wbijają, być może część z nich to robi nieświadomie, część z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, prawdopodobnie jak złą rzecz robi, no ale rolnicy wbijają nóż w plecy krwawiącej Ukrainie, a nie blokują przejść granicznych z Białorusią, gdzie do Polski, uwaga, wpływa ziarno z Rosji, ziarno i inne produkty spożywcze, które my wciąż importujemy z Rosji. Zasilając reżim Putina i pośrednio też jego armię, która, która Ukrainę w tej chwili morduje. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy fragment artykułu z gazety wyborczej, która cytuje ukraińską prawdę. Ukraińska prawda to jest jedna z najbardziej renomowanych gazet w Ukrainie. Ukraińska prawda zrobiła śledztwo. I według tego e, śledztwa e, e, w, i, i zgodnie z tym śledztwem, zgodnie z wynikami tego śledztwa, ukraińska prawda podała, że do Polski wjeżdża rosyjskie i białoruskie ziarno i e, importują je polskie firmy zajmujące się agrobiznesem, m.in. firmy Bromex. Diaspolis i Campol. Te nazwy widać tutaj na dole skanu. Poproszę realizatora Macieja, żeby nam odsłonił skan w całości, bo tutaj mamy, widzę, się nam pojawił jakiś znaczek. O tak, dobrze. Bromex, Diaspolis i Campol. I e, co to są e, e, i co to są za firmy i jak wygląda cały ten handel, o jakich tutaj mówimy, o jakim tutaj mówimy, wolumenie i o jakich kwotach sprzedaży? Poproszę o kolejny skan. To jest z portalu e .ua, czyli z elektronicznego wydania ekonomicznej prawdy, która jest częścią ukraińskiej prawdy. Tu czytamy, że polscy importerzy, Bromek, Lidia, Polidiazpolis, zarobili miliony dolarów. Miliony dolarów na Zakupie na handlu, na handlu rosyjskim zbożem, rosyjskim ziarnem. Bromex w 2021 zarobił ponad 5 milionów, w 2022 w roku inwazji 9,4, prawie 10 milionów złotych. Campbell zarobił 5,7 w 2022, ponad 5 milionów prawie, prawie 6 milionów. A w pierwszym półroczu 2023 roku Bromex zarobił prawie 1,5 miliona na rosyjskim ziarnie, Campol zarobił 2,7 2 miliony 700 tysięcy, Diaspolis zarobiło aż 3 miliony 200 tysięcy złotych. Tak podaje ekonomiczna prawda. Przy czym Diaspolis tutaj widzimy, wysuwa się na prowadzenie z ostatniej pozycji. W 2021 firma nie sprzedawała rosyjskiego zboża, albo przynajmniej brakuje danych na ten temat. W 2022 sprzedała rosyjskiego ziarna za 800 tysięcy dolarów, a w pierwszym półroczu 2023 już sprzedała tego rosyjskiego ziarna za 3 miliony 200 tysięcy dolarów. Tak podają ukraińskie media. Za chwilę będziemy to konfrontować z polskimi dokumentami, ale poproszę o jeszcze jeden skan z ekonomicznej prawdy. E, tutaj czytamy. Tutaj, e, tutaj, 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 ekonomiczna prawda potwierdza te, te, same, te same dane. E, e, pisze, że e, Oficjalne dane handlowe poświadczają, potwierdzają, że nie bacząc na trzeci rok pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, import rosyjskiego ziarna w Polsce w pol do Polski rośnie. No i tutaj też przytaczają przykład firmy Diaspolis, która z 800 tysięcy dolarów przeszła do ponad 3 milionów dolarów zysku, i to tylko za ja wiem, przychodu, i to tylko za pierwszą połowę, połowę roku. Poproszę o kolejny skan. Co na to polskie media? Polskie media potwierdzają, że rosyjskie zboże płynie do Polski i że w, rok, w ciągu ostatniego roku import wzrósł. Dwukrotnie pisze o tym Business Insider, pisze o tym portal Business Insider i yy, 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 potwierdza, że te zarzuty ukraińskie yy, w jakiejś mierze są słuszne, ponieważ w 2023 roku polskie firmy sprowadziły największą ilość zboża z Federacji Rosyjskiej od 6 lat, ale Business Insider tutaj dodaje, że import rosyjskiego ziarna to zaledwie ułamek tego, Ułamek, e, tych, e, ułamek tych ilości z, 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 z ziarna, które sprowadzamy z Ukrainy. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy taki e, wykres z portalu Business Insider, na którym e, widać, jak, ta, e, jak ten import się e, kształtował. No i on, ten, ten wykres jest e, faktycznie taki... No, Osobliwy, kiedy sobie na to patrzymy, bo e, e, powinien ten, e, ten import spadać, a on jak widać tutaj faktycznie rośnie, aczkolwiek to nie są jeszcze wielkie liczby, mówi Business Insider, bo ten import zbóż z Rosji wynosi 12,7 tysięcy ton wyniósł. W, 2020, w 2023 roku. Oni to podają za Głównym Urzędem Statystycznym. Tu dobrze byłoby się dowiedzieć, czy Główny Urząd Statystyczny wlicza do zbóż też grykę, którą niektórzy nazywają zbożem, inni nazywają zbożem rzekomym. Rosjanie eksportują dużo gryki i te firmy, o których mówiliśmy, oferują też grykę, oferują grykę i proso które 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 Rosjanie, które Rosjanie eksportują. Poproszę o kolejny skan. Portal Business Alert też pisze, że Polska nadal kupuje zboże zboże od Rosji. E, tutaj e, czytamy, że e, tutaj czytamy, że te ilości tutaj też czytamy, że ilości zboża rosyjskiego są Śladowe, które do nas trafiają do, do Polski, ale bardzo słusznie Business Alert pisze, że jak weźmiemy pod uwagę kilka czynników, to zaczniemy się drapać po głowie i to nie tylko z powodów etycznych. Piszą tak: kupujemy niewielkie ilości zboża od Rosji, mimo że mamy zalew zboża na rynku, zapasy i ogromne nadbiary, mimo że gnije polskie i ukraińskie zboże. Mimo, że rolnicy trzymają zboże w silosach, czekając na wielką cenę, mimo że powinny być nałożone sankcje i uwaga, bardzo ważna rzecz, przede wszystkim kupujemy rosyjskie zboże, które jest mieszane z ukradzionym ukraińskim zbożem pochodzącym z miejsc okupowanych, czyli ze zbożem ukradzionym, bo ze zbożem, które wyrosło na ukradzionych ziemiach, na ziemiach, które Rosja zbrodniczo zagarnęła, które zbrodniczo wyrwała. Spod władzy Ukrainy. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy też na portalu Biznes Alert, że od trzech lat import rosyjskich produktów roślinnych stale rośnie. W 2021 325 milionów złotych, w 2022 459 milionów złotych, w 2023 486 milionów złotych. I tu dodajmy, że jest też ten czynnik, że rosyjskie produkty potaniały ze względu na spadek wartości rubla. Zapewne to się przyczyniło do tego wzrostu. Ktoś tu bardzo cynicznie sobie postanowił skorzystać na spadku wartości rubla i wzmocnić rosyjską gospodarkę, a równocześnie dobrze zarobić, kupując te tanie rosyjskie produkty i sprzedając je, sprzedając je w Polsce. Ale jeżeli one z roku na rok taniały, prawda, no to a tu widzimy, że rosła wa, wa, wartość sprzedaży liczona w złotych. No to to znaczy, że jeszcze bardziej rósł wolumen tej sprzedaży, czyli jeszcze więcej ich wjeżdżało. Jeśli się nie jestem ekonomistą, więc jeśli się mylę, tutaj bardzo proszę mnie skorygować, ale tak na zdrowy chłopski rozum tak to wygląda. Poproszę o kolejny skan. No i teraz właśnie odpowiedź szukamy, poszukamy teraz odpowiedzi na pytanie zadane przez Biznes Alert. Jak to się dzieje, że mimo, że mamy tyle zboża i nie powinniśmy absolutnie kupować zboża od rosyjskich zbrodniarzy, bo nie potrzebujemy tego zboża i nie potrzebujemy wspierać rosyjskich zbrodniarzy, no to jakim cudem, jak to się dzieje, że to zboże wciąż do Polski wjeżdża? I tutaj mamy artykuł portalu branżowego Agropolska z września 2023 roku, czyli z czasów, gdy rządziła jeszcze partia PiS. I tutaj czytamy, że Związek Zawodowy Rolnictwa Korona wystąpił o wprowadzenie zakazu importu zbóż z Rosji na zasadach analogicznych, jak w przypadku Ukrainy. A Ministerstwo Rozwoju i Technologii PISOWSKie ministerstwo odpowiedziało, że nie będzie wprowadzać zakazu. Importu rosyjskiego zboża, bo nie ma ku temu podstaw prawnych, bo ziarno z Rosji nie wpływa na kwestie bezpieczeństwa publicznego. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy powiększenie jednego z fragmentów tego artykułu. Z uwagi na brak dowodów na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych oraz brak niekontrolowanego importu, który zagrażałby interesom producentów unijnych. W odniesieniu do importu do US Bush z Federacji Rosyjskiej środki ochronne nie znajdują zastosowania. Przepraszam bardzo, pisowcy nam cały czas tu opowiadają, jak to straszliwie nas zdradza Zachód, nasi sojusznicy z Zachodu, bo po cichu coś tam ciągle z Rosją kombinują, handlują, a tu proszę, Pisowskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi, niech sobie Unia importuje rosyjskie zboże, to nam nie przeszkadza, i niech Polska też importuje rosyjskie ziarno, to nam nie przeszkadza. I mówi tutaj resort, Pisowski Resort Rozwoju i Technologii mówi, że nie ma dowodów, mówi, że brak dowodów na stosowanie przez Rosję nieuczciwych praktyk handlowych. No to chyba nie wiem, ktoś tam powinien sobie ze wstydu e, e, się pod ziemię zapaść, ten kto to napisał. Wszyscy wiemy, jak napisał portal Business Alert, że Rosja stosuje nieuczciwe praktyki handlowe także w handlu zbożem, także w handlu ziarnem, bo dosypuje ukradzione ukraińskie ziarno do rosyjskiego, które sprzedaje. My nie tylko kupując rosyjskie ziarno, my nie tylko finansujemy Putina, jego reżim, jego armię, ale my też Żerujemy na ukraińskiej tragedii, na tych ziemiach, które wydarto Ukrainie, które powinny były rodzić zboże dla Ukrainy, a teraz rodzą zboże dla rosyjskich zbrodniczych okupantów. Ale to no, nie wiem, czy można sobie wyobrazić bardziej nieuczciwą praktykę handlową, ale e, Pisowskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie zauważyło. E, Jakoś zapomniało o tej nieuczciwej praktyce handlowej. Delikatnie mówiąc, to bardzo delikatne określenie, nieuczciwa praktyka handlowa. I przypominam, powiedziało też, że nie widzi w rosyjskim ziarnie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Przepraszam, w gardle mi zaschło, trochę emocje też. Bo mówimy tu o rzeczach niesamowitych, naprawdę niesłychanych. Niedawno już po tym, jak. PiS, e, dzięki Bogu, stracił władzę, to nasze służby zaczęły działać energiczniej na odcinku rosyjskim, na odcinku zwalczania Rosji i na przykład złapały rosyjskiego agenta, który miał podpalać obiekty w Polsce. Więc, jak widać, Rosjanie już przechodzą od e, Takiej czystej wojny informacyjnej przeciwko Polsce i wojny politycznej, polegającej na tym, że nam tutaj zainstalowali pis na 8 lat u władzy, przechodzą do takiej już dywersji, która się robi coraz bardziej militarna. I kto nam zagwarantuje, że oni nie zatrują na przykład jakość ziarna? Kto nam zagwarantuje, że ziarno idące z Rosji jest bezpieczne epidemiologicznie i, i że jest bezpieczne dla, dla konsumentów? No oczywiście mamy służby odpowiednie, mamy e, e, Sanepit, mamy inne służby i one, robią, i one robią, co mogą, ale mamy też, znaczy my nie, nie my mamy. Putin ma laboratoria na Kremlu, które e, wymyślają coraz to nowe trucizny i zarazki, coraz trudniejsze do wykrycia. Teraz zaraz pewnie połowa z państwa powie, że ja przesadzam, że ja sieję panikę. Że mówię o rzeczach, no, które już się absolutnie nie mogą wydarzyć. No ale gdybym Wam powiedział 15 lat temu, że Putin napadnie na Ukrainę i że dojdzie do potwornie krwawej wojny, a w Polsce będzie rządzić Kaczyński i na czele Trybunału Konstytucyjnego posadzi swoją kucharkę, no to też byście mi powiedzieli, że przesadzam. No ale niestety to się stało. I bardzo wiele jeszcze różnych rzeczy musi się stać. Ja nie mówię tego po to, żebyśmy teraz umierali ze strachu, zanim ugryziemy kromkę chleba. Ja to mówię po to, żebyśmy naciskali na nasze media, na nasze służby, żeby nas, na nasze władze, żeby o zagrożeniach informowały, żeby zagrożeniom zapobiegały, żeby doprowadzić do zakazu importu czegokolwiek z Rosji a szczególnie tych rzeczy, które mielibyśmy, mielibyśmy, mielibyśmy jeść. Poproszę o kolejny skan. I ten pan po lewej to jest właśnie pisowski minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który pragnął, który zapragnął, który postanowił, że będziemy raczyć się ziarnem wyhodowanym przez tego pana po prawej, czyli Władimira Putina, no tutaj trochę młodszy, był jeszcze w trochę lepszej formie niż jest dziś Putin, mówię oczywiście, nie miałem zdjęcia Putina na polu gryki, więc dałem takie zdjęcie, no Rosjanie tak jak mówiłem eksportują dużo, dużo gryki i, i prosa, o ile wiem, o ile wiadomo, my przynajmniej oficjalnie pszenicy w jakichś znaczących ilościach nie, nie sprowadzamy z Rosji, być może w ogóle nie sprowadzamy, ale sprowadzamy, ale sprowadzamy inne ziarna dzięki temu panu po lewej. Waldemar Buda pamiętajmy o tym człowieku, ja o jego e, powiązaniach z pewnym przedsiębiorcą Jackiem Ostrowskim, promującym e, rosyjski startup w Polsce. Też e, tutaj. Wiele razy mówiłem, być może do tych powiązań jeszcze kiedyś trzeba będzie, jeszcze trzeba będzie wrócić, jeśli Pan Waldemar Buda nadal będzie działać na Szkodę Polski. Poproszę o kolejny skan, bo proszę Państwa, kolejny powód do niepokoju to jest taki wiemy, że oficjalnie ten wolumen importu rosyjskiego zboża, ta ilość te, te ilości rosyjskiego ziarna, które sprowadzamy, one są niskie. Ale czy e, wiemy, ile sprowadzamy rosyjskiego ziarna nieoficjalnie? No, chyba nie do końca, bo znowu portal Biznes Alert podaje nam taki przykład, że e, e, według e, biur statystycznych kilkanaście łotewskich firm zajmuje się sprowadzaniem kukurydzy, grochu i rzepaku z Rosji. E, do Unii Europejskiej. I tu widać ogromne tendencje wzrostowe, jeśli chodzi o taki import. Przed wybuchem wojny, na przykład, firma łotewska Aurora Baltic sprowadzała tych, tych ziaren za 53 miliony euro rocznie, a w zeszłym roku już za 180 milionów. A firma Aurora Baltic do czasu inwazji na Ukrainę była po prostu rosyjską firmą, była filią rosyjskiej firmy Sintiabr na Łotwie. I dlatego biznes alert pyta, czy, Rosja, czy Łotwa sprzedaje rosyjskie zboże do Unii Europejskiej pod swoją pieczątką. Czy to jest ometkowane jako łotewskie, czy, 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 czy rosyjskie zboże wjeżdża do nas jako ometkowane jako łotewskie. Poproszę o kolejny skan. I dalej Business alert pisze, że. Yy, przez punkty kontroli granicznej Łotwy w 2023 roku, w ciągu 11 miesięcy tylko, sprowadzono ponad 382 tysiące ton zbóż spożywczych. Tak podaje Łotewski, dyrektor łotewskiego departamentu, dyrektor Departamentu Kontroli Granicznej w łotewskiej służbie w żywności i weterynarii. I tutaj pan Iweta, czy też pani Iweta Sziczetrede. Ta, czyli dyrektorka tego Departamentu Kontroli. Jak, o ile dobrze rozumiem, to jest żeńskie nazwisko, ale nie jestem ekspertem od łotewskiego. Więc dyrektor, niezależnie od swojej płci, mówi nam, że ustawodawstwo unijne i łotewskie nie ogranicza importu produktów spożywczych, w tym zbóż z Rosji. No i my niestety w Polsce mamy trochę podobny problem, jak widać. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy kolejne, kolejne dane na temat tego importu, i znowu pojawia się informacja, że łotewskie firmy skupowały zboże, które było uprawiane na terenach okupowanych lub skradzione Ukraińcom. No bo tutaj jeszcze ja mówiłem o zbożu, które wyrosło na ziemiach ukradzionych, ale oczywiście, Rosjanie zajmując część Ukrainy, zajęli też. Silosy zbożowe, magazyny zbożowe tego kraju, który sam jest jednym wielkim spichlerzem, prawda? gdzie są ogromne ilości zboża, więc ono mogło zostać po prostu skradzione bezpośrednio już po zbiorach, skradzione przez soldatów Putina, którzy zajęli, którzy zajęli magazyny zboża na terenach, na terenach okupowanych. I tu czytamy, że łotewscy rolnicy protestowali przeciwko importowi rosyjskich i białoruskich produktów. No więc, może nasi rolnicy powinni wziąć przykład złotewskich rolników. Poproszę o kolejny skan. I wracamy znowu do artykułu Gazety Wyborczej, cytującej ukraińską prawdę. Wracamy do tych firm, które zajmują się agrobiznesem i sprowadzają do Polski rosyjskie ziarno. Ukraińcy podają tutaj trzy. Nazwy firm Bromex, Diaspolis i Campol. My zajmiemy się dwoma firmami z braku, z braku czasu. Poproszę o kolejny skan. Zacznijmy od firmy Bromex, Bromex Poland, bo Bromex to też jest grupa firm, można powiedzieć. W tej grupie firm jest firma Bromex, Bromex Poland. One są związane kapitałowo, osobami właścicieli, menedżerów. I tutaj czytamy, że firma Bromek z Poland od pisowskiego rządu dostała w 2022 roku 2,4 miliona złotych. 2 miliony zł, 400 tysięcy złotych. Ciekawe, no bo e, jeśli pamiętam, to pandemia koronawirusa, kiedy rząd wspierał e, firmy, e, no to była e, Chwilę wcześniej, oczywiście później się firmy dość długo z tego, z tego wygrzebywały, i no to dobrze, że, że, firmy, że firmy, które się wygrzebywały z tej, z tej zapaści, rząd, rząd wspierał, ale tutaj jednak trochę czasu minęło i to już nie był ten moment najgorszej zapaści, a firma dostała bardzo duże dofinansowanie 2,4%. No, nie, ja wiem, że niektóre firmy dostały dużo, ale, ale też wiem, że nie zawsze dzielono te pieniądze sprawiedliwie. I tutaj jak widać no, pojawiła się wyjątkowa hojność ze strony rządu wobec firmy Bromek z Poland. Poproszę o kolejny skan rządu Pisowskiego, oczywiście. Tutaj dowiadujemy się, kto w tej firmie rządzi, czy w tej grupie firm. W firmie Bromex Poland i w firmie Bromex rządzi przedsiębiorca o nazwisku Paweł Tomasz Broniarek, który tam jest i w zarządzie tych firm, i jest też współwłaścicielem. Paweł Tomasz Broniarek, urodzony w sierpniu 1974 roku. Poproszę o kolejny skan. A tutaj czytamy, że ten sam Paweł Tomasz Broniarek jest też pośrednio wspólnikiem w firmie, która ma taką dosyć skomplikowaną nazwę. Ona się nazywa Wells CTRL Tech, przez CH na końcu, co chyba trzeba czytać jako Wells Control Tech, bo CTRL to tak. Klawisz kontroli na komputerze, skrótowo się nazywa, i poprzez firmę Bromex Poland, on tutaj jest pośrednio wspólnikiem, on tutaj pośrednio kontroluje tę firmę, pan Broniarek z firmy Bromex, o której Ukraińcy piszą, że importuje ziarno z Rosji. I tak się składa, że w tej firmie Well Control Tech ten sam pan Broniarek, za wspólnika ma coś, co się nazywa Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii Inno AGH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I co to jest za spółka? Ta, z którą pan broniarek, według Ukraińców, importer rosyjskiego zboża, robi biznes. Poproszę o kolejny skan. To jest spółka, która należy do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I z ramienia tej akademii kontroluje ją, współkontroluje tę spółkę rektor Jerzy Lis. Jak widać, biznesowy partner pana Broniarka, którego Ukraińcy oskarżają o importowanie rosyjskiego zboża. Kim jest rektor Jerzy Lis? Poproszę o kolejny skan. Rektor Jerzy Lis. To ktoś, kto dostał krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski od Andrzeja Dudy. Proszę Państwa, Andrzej Duda zapewne ma słabość. To. Przepraszam, do Akademii Górniczo-Hutniczej. Tam pracowali jego rodzice. No ale słabość dla Jerzego Lisa chyba idzie tutaj dalej niż jakieś rodzinne nostalgie. Ponieważ, proszę Państwa, poproszę o kolejny skan. Andrzej Duda powołał sobie taką Radę do Spraw Nauki w 2022 roku Radę Prezydencką, Radę do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Wśród, w całej tej Radzie, wśród 18 członków, nie było żadnej, nie, 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 nie było żadnej kobiety, nie znalazła się żadna kobieta. E za to znaleźli się, znalazł się tam biotechnolog związany z Ordo Juris, z antyzachodnią, antykobiecą organizacją Ordo Juris, której założyciele współpracują z międzynarodówkami ultraprawicowymi finansowanymi przez oligarchów Kremla z organizacją Ordo Juris, która przyjęła w 2016 roku pieniądze. Od hiszpańskiej organizacji Citizen Go, finansowanej przez Konstantina Małofiejewa. To oligarcha, który pomógł Putinowi sfinansować napaść na Ukrainę w 2014 roku. I w, I w tej radzie znaleźli się też zwolennicy Przemysława Czarnka. I kto jeszcze znalazł się w tej radzie obok radzie działającej u boku Andrzeja Dudy? Poproszę o kolejny skan. Znalazł się w niej profesor Jerzy Lis, partner biznesowy pana Broniarka, którego Ukraińcy oskarżają o sprowadzanie rosyjskiego ziarna do Polski. Wspominaliśmy o miłośnikach Czarnka, więc być może to jest jeden z powodów, dla których pan Lis znalazł się w tej, w tej Radzie, pan rektor Lis, ponieważ poproszę o kolejny skan. On chyba też jest miłośnikiem Czarnka. Ponieważ Czarnek w 2021 roku przekazał na Akademię Górniczo-Hutniczą 14,5 miliona złotych i powiedział wtedy, że, akademia, że działalność Akademii Górniczo-Hutniczej jest zbieżna z Polskim Ładem. Za to pewnie dostali 14,5 miliona złotych, najwyraźniej. No i teraz rozumiem, dlaczego ja na przykład tyle straciłem na Polskim Ładzie. Że, że aż musiałem zamknąć firmę, zamknąć moją działalność gospodarczą. No najwyraźniej nie jestem miłośnikiem ministra Czarnka. To taki żart. Natomiast całkiem na poważnie rektor Lis, dziękując za ten wspaniały dar Przemysławowi Czarnkowi, Opowiadał o misji społecznej swojej, swojej uczelni i o tym, że ona tutaj właśnie jest, staje na posterunku podczas przełomów gospodarczych, przemysłowych i społecznych. No, Polski Ład był przełomem gospodarczym, polegającym na tym, że ci, co płacili jeszcze w miarę względnie niski ZUS, nagle zaczęli płacić ZUS. Dwa razy większy, co dla najdrobniejszych przedsiębiorców no, było po prostu ich zarżnięciem. Ale na tym nie koniec. Poproszę o kolejny skan, bo proszę Państwa, rok później w 2022 roku minister Czarnek dorzucił rektorowi Lisowi kolejne 7,5 miliona złotych, ponad 7,5 miliona złotych. Po lewej widzimy ministra Czarnka, po prawej widzimy rektora e, Lisa, który się razem z ministrem Czarnkiem tutaj e, afiszuje i afiszuje się pieniędzmi, które od niego, które od niego dostał. No są, Jest taki bezwstyd, są takie formy bezwstydu, których się, przy których, jakby to powiedzieć, no, nie da się ich e, obronić, nie da się ich zasłonić nawet rektorskim gronostajem. Tu widzimy właśnie, jak jest Futerkowo, właśnie w grono staje przy przyodziany rektor Lis, bo to tak przystoi, niby rektorom, że mają się w grono staje odziewać. Ja się wolę w grono staje nie odziewać ani, ani w norki, szczególnie po tym, co, co widziałem, co pokazałem dzisiaj na początku dzisiejszego programu, bo te, te zdjęcia tych zmasakrowanych norek to, to, to jest coś, to jest coś potwornego. Ale nie tylko Gronostajów tu się trzeba wstydzić, nie tylko tych pieniędzy, ale samej obecności obok ministra Czarnka, który, jak wiemy, jest politykiem skrajnie zachodnim, antyzachodnim, wychwalanym przez rosyjską propagandę. No i jest też człowiekiem, który ma dość zagadkowe powiązania, dokładnie, który ma dość pośrednie, ale bardzo niepokojące powiązania z Brokerami kryptowalut z postsowieckiego wschodu działającymi w Rosji. O tych powiązaniach tutaj już mówiliśmy o tych powiązaniach ministra Czarnka. Jeśli ktoś nie widział, to gorąco zachęcam, żeby odszukać na naszym kanale Reset Obywatelski film, transmisję, program o tych powiązaniach ministra Czarnka. No bo to jest coś, co koniecznie trzeba wiedzieć. Poproszę o kolejny skan. Przechodzimy do firmy Diaspolis. To jeszcze ciekawszy przypadek. Firma Diaspolis otrzymała w 2022 roku 4 miliony 600 tysięcy złotych od rządu PiS w ramach pomocy publicznej. No. Można powiedzieć, wtedy to już była zapaść koronawirusowa i firmy naprawdę potrzebowały pieniędzy, ale też nie każda dostała aż tyle. Znowu tu widać hojną rękę pis wobec tej firmy. Poproszę o kolejny skan. Postanowiłem sprawdzić, jak to dokładnie jest w przypadku tej firmy z tym importem rosyjskiego ziarna. Na ile to ziarno jest dla firmy ważne. Na ile firma z tego żyje. No i zajrzałem do dostępnych w internecie sprawozdań z działalności firmy. Tu mamy nagłówek takiego sprawozdania jednej ze spółek grupy Diaspolis, spółki, która, sam, która nazywała się Grupa Diaspolis, ale, ale była częścią grupy Diaspolis. No, jak wiemy, przedsiębiorcy lubią komplikować sprawę i tutaj też był taki przypadek, właśnie, że jedna ze spółek grupy Diaspolis nazywała się Grupa Diaspolis. Być może po to, żeby ktoś niezorientowany dostał, Oczopląsu. No ale my tutaj w resecie obywatelskim już nie takie łańcuszki firm widzieliśmy. No dobrze, mamy to sprawozdanie. Sprawozdanie z, za drugie półrocze roku 2022 elektronicznie podpisane przez e, e, szefową e, firmy, jedną z dwóch szefów firmy, panią Anetę Jędrasik. Poproszę o kolejny skan. Zobaczmy, co tam e, mówi nam pani Jędrasik w tym sprawozdaniu. Czytamy tak. W lutym 2020 wybuchł konflikt zbrojny na Ukrainie. W pierwszych tygodniach spowodował on dużą niepewność, ale dla spółki import z krajów ogarniętych wojną był niewielki i nie miał znaczącego wpływu na działalność. No dobrze. No to może te miliony dolarów, które oni zarobili. Nie, 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 były takie, nie były takie ważne, te miliony dolarów, o których tutaj e, mówi nam ukraińska, e, ukraińska prawda. A przede wszystkim, no oni wtedy jeszcze e, nie zarobili nie milionów, zarobili dopiero 800 tysięcy. No ale tutaj e, e, zarobili dopiero 800 tysięcy w tamtym roku na imporcie rosyjskiego zboża, to jeszcze nie były miliony. Miliony przyszły później, więc prawdopodobnie może to Sprawozdanie tutaj nie jest jakimś wykrętem, tylko odzwierciedla ówczesny stan umysłu pani Anety Jędrasik, która jeszcze nie wiedziała, jak bardzo ten import rosyjskiego ziarna będzie ważny dla firmy. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, że jedna ze spółek grupy Diaspolis zmieniła nazwę na Sunme, co chyba trzeba czytać z angielska Sunmi. Czyli Słońce Ja. Taka skromna dosyć nazwa, ale na pewno bardzo optymistycznie brzmiąca. I e, e, w internecie można też sobie przeczytać sprawozdanie tej firmy. Poproszę o kolejny skan. I e, w tym sprawozdaniu e, już czytamy, że. E, Rosyjska agresja na Ukrainę oraz związane z nią sankcje i pomoc podejmowana przez społeczność międzynarodową stworzyły sytuację nadzwyczajną, która zwiększając znacznie stan niepewności, wpływa na sytuację jednostek gospodarczych, ma konsekwencje finansowe i księgowe. I kierownictwo uważa stan niepewności za istotną przesłankę wymagającą ujawnienia jako zdarzenie podacie bilansu, gdyż wpłynie ona na działalność. I sytuację przedsiębiorca w 2023 roku. Ewentualne skutki wywołane zewnętrznymi warunkami gospodarczymi zostaną uwzględnione w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2023. Czyli tutaj to brzmi tak, jakby autor sprawozdania przyznawał, no tak, jednak importujemy dużo z Rosji, i cała ta awantura może się dla nas źle skończyć, bo na przykład możemy nagle stracić. Źródło taniego, taniego ziarna. Ale jak widać, dla grupy Diaspolis to się wcale nie skończyło źle. E, najwyraźniej wojna no, faktycznie wpłynęła na działalność grupy Diaspolis, ale nie w ten sposób, że im zabrakło rosyjskiego ziarna, tylko wręcz przeciwnie. Przybywało tego ziarna, przybywało, przynajmniej tak pisze ukraińska prawda, powołując się na oficjalne e, dane. Gospodarcze. Poproszę o kolejny skan. No i na koniec zrobiłem to, co zwykle robię na początku, a tym razem zacząłem od sprawozdań, a na koniec sobie wszedłem po prostu na stronę internetową grupy Diaspolis. I co tam czytam? Czytam tak: Rocznie przetwarzamy tysiące ton surowców pochodzących z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Mołdawii. Rosja na pierwszym miejscu. No e, i jak widać, nie są tutaj te kraje uszeregowane alfabetycznie, więc zakładam, że są uszeregowane pod względem e, ważności. No dobrze, poproszę o kolejny skan. E, zacząłem sprawdzać, kto pracuje w firmie Diaspolis i okazało się, że jest tam e, Ukrainiec, Dmytro Skocyk, który jest specjalistą od zakupu ziarna i owoców suszonych na zachodnich i wschodnich rynkach. A przepraszam, na wschodnich i zachodnich rynkach. Najpierw wymienia wschodnie. I czytamy tutaj, że on od 2017 roku do lipca 2023 był specjalistą od tych zakupów w firmie Diaspolis. A wcześniej, od samego końca 2015 roku. Do września 2017 roku pracował w firmie Kawinowa SA. Spółka akcyjna Kawinowa w Polsce. Kawinowa przez V i przez 2N. Co to za spółka, gdzie pracował e, pan z Ukrainy, ukraiński menedżer Dmytro Skocyk. Tu, właśnie w e, Krajowym Rejestrze Sądowym, występuje tylko jedna spółka akcyjna o nazwie Kawinowa, jak widzimy. Ale dlaczego obok tej nazwy widnieje rosyjska flaga? Dlaczego Ukrainiec Dmytro Skocyk już po napaści Putina na Ukrainę, już po roku 2014, pracował w firmie, która została oflagowana rosyjskimi kolorami narodowymi, rosyjskimi barwami narodowymi? Poproszę o kolejny skan. Cóż, nie wiem, dlaczego pan Skocyk podjął taką decyzję, natomiast wiem, dzięki Krajowemu Rejestrowi Sądowemu, że właścicielami firmy Kawinnowa byli dwaj Rosjanie Leonid Kutikow i Dmitrij Urwaczew, a w zarządzie tej firmy zasiadał kolejny Rosjanin Jewgenij Niesmiejanow. Czy coś można się dowiedzieć o tych Rosjanach, dla których pracował pan Dmytros Kocyk, później ekspert do spraw sprzedaży w firmie Diaspolis, która importuje ziarno z Rosji? Co to za Rosjanie, z którymi pracował ten specjalista? Poproszę o kolejny skan. Otóż panów Urwaczewa i Niesmiejanowa znajdujemy w rosyjskich rejestrach biznesowych, na przykład na stronie, na portalu Audit.ru. Z którego skan teraz pokazuje, czytamy tam, że panowie są ze sobą związani i prowadzili wspólnie różnego, prowadzili wspólnie razem działalność, działali razem w, jako biznesmeni i czytamy, że pan Urwaczow był też. Właścicielem i generalnym dyrektorem spółki Regent szkolno Pitanie, czyli Regent Szkolne Żywienie. A także był założycielem stowarzyszenia Radnoj Kaliningrad, czyli Ojczysty Kaliningrad. Poproszę o kolejny skan. No, w rosyjskich mediach czytamy, że spółka pana Dmitrija Urwaczewa. Regent Szkolne Epitanie wsławiła się tym, że nawet rosyjskie służby epidemiologiczno-sanitarne ścigały ją za podawanie rosyjskim dzieciom jedzenia, które nie spełniało nawet rosyjskich standardów. Z takimi to biznesmenami z branży spożywczej rosyjskimi współpracował pan Dmytro Skocyk, który później trafił do firmy Diaspolis importującej ziarno z Rosji, co no, budzi trochę pewne obawy o to, jakiej jakości było to ziarno, które pan Skocyk sprowadzał do Polski, ale. Nie to jest tutaj, ja tu żadnego zarzutu nie stawiam, ja zarzut za chwilę postawię, bo tutaj e, będzie zaraz mowa o groźniejszych rzeczach niż tylko e, spleśniały chleb. Poproszę o kolejny, e, kolejny skan. Otóż pan e, Urwaczow, ten sam, do którego należała spółka Regent Szkolno-Jepitanie, Regent Szkolne Żywienie, jak widzieliśmy działa w stowarzyszeniu radnoj Kaliningrad, ojczysty Kaliningrad i on we władzach tego stowarzyszenia działa razem z tym panem, którego widzimy na dole, to jest Jurij Korolczuk. To co widzimy to jest skan artykułu z portalu RUWESTRU, gdzie czytamy, że pan Korolczuk, współpracownik pana Urwaczewa z firmy Kaninowa, to kapitan rezerwy, tu nie... nie autor artykułu nie podaje jakiej służby i e, regionalny koordynator e, e, koordynator e, e, regionalnej kaliningradzkiej rady partii Jedina ja Rosja, czyli jedna Rosja, jedyna Rosja partii Władimira Putina ten człowiek to jest lokalny aparatczyk lokalny, ale wysoko postawiony aparatczyk e, autorytarnej w tej chwili już właściwie totalitarnej partii Władimira Putina. I to jest e, współpracownik Dmitrija Urwaczewa, który sobie działał w Polsce, miał firmę Kaninowa i z którym współpracował Dmytro Skocyk, który później przeskoczył do e, firmy Diaspolis importującej ziarno z Rosji. Poproszę o kolejny skan. Tu możemy sobie popatrzeć, jak e, właśnie wygląda Pan Korolczuk, kapitan. Kapitan Korolczuk, koordynator partii Putina w obwodzie kaliningradzkim. Bez wątpienia jest to człowiek, nawet jeśli nie był kapitanem jakichś służb specjalnych, to bez wątpienia współpracuje z nimi. Tak jak nie tylko dlatego, że jest aparatczykiem partii Putina, ale także dlatego, że odpowiada za tę partię w regionie kaliningradzkim, który Rosjanie uważają za wysuniętą placówkę, taką, taki, taki bastion Rosji przeciwko Zachodowi. To jest najbardziej zmilitaryzowany region w Europie i być może dzięki pomocy pana Korolczuka i jego kolegów ze służb, pan Urwaczew może truć e, rosyjskie e, dzieci w, w stołówkach szkolnych, natomiast nie powinien bez wątpienia pan Urwaczew móc w ogóle działać w Polsce, a zarządów PiS jak widać sobie bez problemu, e, bez problemów większych działał i pracował dla niego pan Dmytro Skocyk. Ukrainiec, co bardzo dziwne, który później przeskoczył do firmy Diaspolis importującej e, importującej ziarno z Rosji. I jak widzieliśmy, też e, wspomaganej hojnie finansowo przez rząd PiS podczas pandemii. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy informację o takiej wspaniałej, wspaniałej w cudzysłowie. Tu po prostu. Nie wiem, jak to nazwać. Staram właśnie może nie powinienem używać ironii. Dobrze, nie będę używał ironii. Nie jest to wspaniała akcja, jest to potworna akcja. Czytamy tutaj o potwornej akcji, która się nazywa Pieśń dla Putina. Pieśń dla Putina to akcja, którą zorganizowano w Kaliningradzie w 2015 roku, żeby świętować. E, pierwszą rocznicę zbrodniczej napaści na Ukrainę i oderwania Krymu od Ukrainy. Tu mamy na nagłówek artykułu z portalu New Kaliningrad.ru, który opiewa ten artykuł, to, to wydarzenie, zachwyca się nim. Tu właśnie widzimy: rosyjska staruszka z flagą. E, no, staruszka to może za, za, za dużo powiedziane, Starsza Pani z flagą. E, Rosyjską i idzie zachwycona tutaj manifestować ulicami Kaliningradu. I poproszę o kolejny skan. W treści artykułu czytamy, że organizatorem tego wydarzenia był kapitan Korolczuk. Nie tylko koordynator partii Putina w obwodzie kaliningradzkim, regionalny koordynator, ale także Szef Kaliningreckiego Oddziału Ruchu Wsparcia dla Floty, Ruchu Wsparcia dla Floty czy Ruchu Wsparcia dla Marynarki Rosyjskiej. Tak to, tak to można przetłumaczyć. Pan Korolczuk, inaugurując akcję Pieśń dla Putina, mówił zdyszany, że właśnie przybył z Krymu. Gdzie ludzie są zachwyceni tym, rzekomo zachwyceni, że, że Rosja przejęła półwysep. No dobrze, poproszę o kolejny skan. Przechodzimy do grupy Diaspolis. Przyglądamy się kolejnej osobie, która kontroluje tę grupę. Jedną z osób kontrolujących była pani Aneta Jędrasik, którą wspominaliśmy razem z nią kontroluje tę grupę jako e, wspólnik, e, wcześniej też jako prokurent jednej ze spółek, czyli oficjalny przedstawiciel, pan e, Sebastian Tomasz Pawlak, urodzony w 1982 roku, e, który także ma e, spółkę Eko Polska, jest także współwłaścicielem spółki Eko, Eko nowa Polska, nowa przez v, spółka Eko Nowa Polska. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, że w tej spółce Ekonowa Polska wspólnikiem jest pani Halina Jędrasik, pewnie jakoś spokrewniona z Anetą Jędrasik, której sprawozdanie czytaliśmy. Drugim wspólnikiem jest Sebastian Pawlak, Prezesem jest niejaki Łukasz Kopera. Wrócimy do tego nazwiska i obiecuję, że tutaj będzie mała niespodzianka, kiedy się dowiemy, kim jest pan Kopera. A przez chwilę wspólnikiem w tej firmie była także spółka PZ Trade. Przez chwilę dosłownie, bo 12 lutego weszła do spółki i wyszła ze spółki. No takie rzeczy się nie zdarzają normalnie. I rodzi się podejrzenie, że mamy tu do czynienia z jakąś bardzo osobliwą machinacją. Po co spółka wchodzi do spółki, żeby tego samego dnia wyjść ze spółki, prawda? E, przyjrzyjmy się tej niezwykłej spółce, która na chwilę weszła do spółki. Spółka PZ Trade ma prezesa. Ten prezes nazywa się Przemysław Zawalski i on, jak widać na dole tego skanu, jest też pośrednim Właścicielem spółki PZ Trade. To znaczy, tak, spółka PZ Trade należy do spółki PZ Consulting, no a spółka PZ Consulting należy już do, spół do przemysława Zawalskiego, który jest też prezesem spółki PZ Trade. No, jak widać, jesteśmy w świecie osobliwych machinacji, więc przez cały czas się tutaj łapiemy prawą ręką za lewe ucho. Poproszę o kolejny skan. Kim jest pan Przemysław Zawalski? Prezes PZ Trade i właściciel PZ Trade pośrednio, a PZ Consulting bezpośrednio. Pan Przemysław Zawalski urodził się 15 czerwca 1976 roku, i tutaj, patrząc na to wszystko, co widzieliśmy, no to wypada zapytać, czy on ma jakieś polityczne koneksje. Poproszę o kolejny skan. Okazuje się, że taką koneksję polityczną, rodzinno-polityczną ma. To, co widzimy, to jest skan z archiwum cyfrowego IPN i czytamy tutaj, że pan Zawalski, urodzony w 76 roku, w Łodzi, ma dokładnie tych samych rodziców, co pan Wojciech Tomasz Zawalski, urodzony w 72 roku. Kim jest pan Wojciech? Kim jest Wojciech Tomasz Zawalski? Wojciech Tomasz Zawalski jest kimś, kto uprawia poniekąd działalność polityczną i dlatego tutaj wchodzę w sprawy rodzinne, bo uważam, że kiedy biznesmen ma brata parającego się jakkolwiek polityką, no to mamy prawo o tym wiedzieć. Poproszę o kolejny skan. Wojciech Tomasz Zawalski też jest biznesmenem z branży medycznej. Jak widać, był na przykład jest prezesem zarządu Polskiej Grupy Telemedycznej. Ale, ale nie tylko takimi biznesami się interesuje. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy fragment artykułu portalu Termedia, gdzie czytamy, że Wojciech Zawalski, prezes polskiej grupy telemedycznej. Zajmuje się nie tylko szeroko rozumianą ochroną zdrowia, jest członkiem zespołu parlamentarnego do spraw technologii blockchain i kryptowalut. No i przypominam, o czym już tutaj mówiliśmy wielokrotnie, że kryptowaluty to jest sposób na stworzenie takiego konspiracyjnego obiegu pieniądza, którego nie kontrolują państwa, którego nie kontroluje prawo. Ten taki alternatywny obieg pieniądza jest bardzo korzystny dla przestępców, jest także korzystny dla Rosjan, którzy dzięki e, kryptowalutom mają bezpieczny kanał finansowania swoich operacji wywiadowczych, dywersyjnych. I, no i mają przede wszystkim kanał, który pozwala omijać sankcje, zarabiać pieniądze na zachodzie wbrew woli, e, wbrew woli zachodu. I to pewnie nie jest przypadek. Że kryptowaluty są gorąco popierane przez jawnie prokremlowską konfederację. No a czym był ten zespół parlamentarny do spraw technologii blockchain i kryptowalut? Czym był ten zespół parlamentarny do spraw kryptowalut, do którego pan Zawalski wszedł, dodajmy jako zewnętrzny ekspert, nie jako członek Sejmu. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy fragment ogłoszenia, które pojawiło się na stronie facebookowej tego zespołu. Gdzie zespół się pochwalił, że Wojciech Zawalski został wiceprzewodniczącym tego zespołu parlamentarnego do spraw kryptowalut. Tu możemy sobie pana Zawalskiego obejrzeć. Poproszę o kolejny skan. No, a w, w tym zespołem kierowało dwóch posłów. Jacek Wilk z Konfederacji, ten sam, który w 2018 pojechał na okupowany Krym bratać się tam z rosyjskimi okupantami pojechał tam w towarzystwie Janusza N oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. A wiceprzewodniczącym tego zespołu jest był Krzysztof Sitarski z PiS. Mówię był, bo ten zespół działał w poprzedniej kadencji Sejmu. No jak widać tam gdzie można jakoś wesprzeć coś co pomaga Rosji, no to obok siebie w ramie w ramię stanie staną konfederata i pisowiec. Nie ma się już właściwie czemu, czemu dziwić. I razem z nimi współpracował pan Zawalski. Poproszę o kolejny skan. Ten zespół parlamentarny do spraw kryptowalut został tak zdominowany przez pana Wilka, bywalca okupowanego Krymu, że nawet na tym oficjalnym profilu E, jako adres e-mailowy zespołu został podany po prostu adres pana Wilka. Ktokolwiek chce się skontaktować, ktokolwiek chciał się skontaktować z, e, e, z, z tym zespołem, musiał się z nim kontaktować za pośrednictwem naszego krymskiego Wilka. No naszego jak naszego. Nie naszego, tylko krymskiego. E, poproszę o kolejny skan. I tu widzimy jeszcze, że Pan Zawalski na swoim profilu Facebookowym reklamuje, promuje, udostępnia wpisy, artykuły publikowane przez Fundację Dobry Rząd. A co to jest Fundacja Dobry Rząd? Poproszę o kolejny skan. Dobry Rząd to Przemysław Wipler. E, twórca, twórcą fundacji Dobry Rząd jest PISO Konfederata Przemysław Wipler. najpierw w PiS, potem w Konfederacji. Ten sam, który do e, Komisji Śledczej do spraw Pegasusa wprowadził jako ekspertkę panią Annę Trocką, która e, zasiadała w e, tak zwanej niezależnej, niezależnej izbie arbitrażowej w Rosji, w Moskwie. Czyli w takim sztucznym pseudosądzie, który jest utworzonym przez ludzi związanych z kremlowskim koncernem paliwowym Łukoil. <laughs> Przepraszam bardzo. Łyk herbaty, w gardle. Idziemy dalej. Poproszę o kolejny skan. I wracamy znowu do spółki Ekonowa, w której działa pan Sebastian Pawlak, importer rosyjskiego ziarna. Razem ze wspomnianym wcześniej prezesem Łukaszem Koperą. A prezes to niebanalny ten pan Kopera. To prezes jakich mało, to prezes inny niż wszyscy. Pan Kopera, poproszę o kolejny skan. Urodził się 19 listopada 1988 roku. I tak się składa, że 19 listopada 1988 roku urodził się pewien specjalista odbicia ludzi. Od brutalnego bicia ludzi, który nazywa się Łukasz Kopera, i który zasłynął w świecie rosyjskojęzycznym również. Tutaj widzimy właśnie pana Łukasza Kopera. Takie małe zdjęcie na dole, razem z datą urodzenia, data rażdienia, 19, 11 88, 19 listopada. Na górze mamy napisane z rosyjska Łukasz Kapiera, czyli Łukasz Kopera po polsku. Przedstawiony nam jest tutaj jako nie powiem sportowiec, bo to chyba zbyt szlachetne określenie. No, powiedzmy, jak to delikatnie nazwać? Zawodnik. Zawodnik uczestniczący w bardzo brutalnych walkach typu MMA. Wiadomo, co to jest, tak zwane walki w klatce, walki do upadłego. No, pokazywaliśmy norki krzywdzone przez ludzi, a teraz zaczynamy mówić o ludziach, którzy krzywdzą innych ludzi i siebie też. Poproszę o kolejny skan. Tak na Facebooku pan prezes Kopera ze spółki Ekonowa Polska się prezentuje. Takie ładne zdjęcie sobie zamieścił z zakrwawioną, z zakrwawioną twarzą. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy jak pan Łukasz Kopera występuje w koszulce z logiem firmy Sanmi. Z grupy Diaspolis, z grupy importującej rosyjskie ziarno, więc nie ma już cienia wątpliwości, że to na pewno ten pan Kopera. Poproszę o następny skan. Tutaj mała próbka, dwa, dwa skany połączone w jeden, czyli mała próbka tego, jak pan Kopera e, reklamuje e, na swoim Facebooku e, e, produkty i markę e, spółki Sanmi. Spółki należącej do jego kumpla i partnera biznesowego, Sebastiana Pawlaka, importera rosyjskiego ziarna. Poproszę o kolejny skan. A tutaj, proszę Państwa, TVP, pisowskie, jeszcze TVP, zachwyca się w 2022 roku panem Koperą i jego kolegami. I przy tej okazji, jak to pisowska propaganda próbuje szczuć na naszych zachodnich sojuszników. Nawet takie kwestie, jak walki w klatce, były do tego wykorzystywane przez Pisowską propagandę. Pisowska propaganda się tutaj zachwyca tym, że Łukasz Kopera i kilku jego kolegów podjęli decyzję po, na, po, po inwazji Putina na Ukrainę w 2022 roku. Podjęli decyzję, że nie będą e, e, Brać udziału w wydarzeniach sportowych organizowanych przez firmę ACA, czy też ACA Absolute Championship Ahmad. E, a dlaczego oni zrezygnowali z, ze współpracy z tą, z tą firmą? No, tutaj, i tutaj pisze nam właśnie e, portal TVP, że e, jednym z właścicieli tej organizacji. E, jest Ramzan Kadyrow. Czeczeński poplecznik Władimira Putina, tak go ładnie nazwali. Bandyta, zbrodniarz wojenny, morderca. Taki mały Putin, Lili Putin, który urządził, e, w, z, zrobił z Czeczenii jeden z najpotworniejszych zakątków Rosji. Miejsce, gdzie za przyzwoleniem Putina Kadyrow wprowadza swoją własną wersję islamskiego fundamentalizmu i morduje. Gejów i w ogóle wszystkich, którzy mu się nie podobają lub mu się sprzeciwiają. I tutaj jest pan Kopera chwalony, że zrywa współpracę z Ramzanem Kadyrowem, ale pojawia się pytanie, dlaczego on z nim w ogóle współpracował. I to do 2022 roku. Czyli już to jest 8 lat po pierwszej napaści Putina na Ukrainę i co tutaj czytamy w tym e, artykule czytamy e, a, w tym artykule znajdujemy fragment oświadczenia e, e, menedżera e, menedżera zawodników, którzy zrezygnowali z tej współpracy, w tym pana Kopery czytamy e, czytamy tak w związku z agresją wojenną Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy, którą potępiamy, podjęliśmy decyzję o niebraniu udziału w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Absolute Championship Ahmad i wypowiedzeniu wszystkich zawodników reprezentujących nasz team, związanych dotychczas długoterminową umową z rosyjskim organizatorem. Czyli pan prezes Kopera, to nie jest tak, że tam sobie okazjonalnie współpracował z Ramzanem Kadyrowem i jego ludźmi. Nie, on miał z nimi długoterminowy kontrakt do 2022 roku. Czyli to, że Putin zajął Krym i Donbas, to nie był problem. To, że Kadyrow mordował gejów, to nie był problem. Dopiero jak się zrobił większy huk na świecie, bo Putin spróbował zająć całą Ukrainę, to wtedy pan Kopera. Prezes Bokser, chociaż może nie należy nazywać go bokserem, bo boks to jednak jest jak jakiś sport mający swoje zasady. Prezes Mordobica, tak go nazwijmy, to dopiero wtedy pan Kopera i jego koledzy uznali, no, że trzeba już chyba z tym kadyrowem nie współpracować. Dlaczego o tym mówimy? No, nie tylko dlatego, że to jest ciekawe ja samo w sobie, ale także dlatego, że to nam pokazuje, e, z jakim środowiskiem mamy do czynienia, kiedy mówimy o tych importerach rosyjskiego ziarna, ziarna do Polski. E, importerach no, na różne sposoby wspieranych przez PIS, bo jak widzieliśmy, tu mowa nie tylko o pomocy finansowej, którą hojnie dostawali w, w chwilach wielkiej próby. W chwilach wielkiej trudności, kiedy nie wszyscy byli tak hojnie wspomagani. Ale także, no tutaj mamy yy, przykład jaskrawy tego, że Pisowska propaganda chwali pana Kopere, chwali człowieka, który przez tyle lat, chwali człowieka, który przez tyle czasu współpracował z Ramzanem Kadyrowem, z najpotworniejszym chyba zbirem i mordercą Putina, jakiego można sobie wyobrazić. No to, są, to są rzeczy niesamowite. Przepraszam, jeśli trochę może nieskładnie o tym opowiadam, ale to są rzeczy, które po prostu nie mieszczą się w głowie. Są naprawdę trudne, do, do opowiedzenia. Poproszę o kolejny skan. No i proszę państwa, produkty firmy Sanmi z grupy Diaspolis importującej rosyjskie ziarno. Reklamuje na Facebooku nie tylko. Zakrwawiony prezes Kopera, ale także niejaki Łukasz Wlazeł, który w, 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 dwa, w czerwcu 2023 roku na przykład wkleił sobie na Facebooku materiał firmy Sanmi, gdzie czytamy, że marka Sanmi oferuje produkty najwyższej jakości. Naszą misją jest zdrowe, ży, prawdopodobnie żywienie. Eee, zdrowe żywienie ziarnami z Rosji, no to ja nie wiem. Tak jak już mówiłem, mam wątpliwości co do tego, czy to jest zdrowe. Z różnych, w, różnym, e, z, w różnych znaczeniach tego słowa. Poproszę o kolejny skan, bo musimy sprawdzić tutaj, kim jest pan Łukasz Wlazeł. No i okazuje się, że no nieprzypadkowo pan Łukasz Wlazeł reklamuje produkty firmy Sanmi. Bo jest od 2015 roku dyrektorem generalnym firmy Diaspolis. Firmy Diaspolis, czy, 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 czy też grupy Diaspolis. No, jak widzieliśmy, tam jest trochę pewne zamieszanie między tym. Nie do końca tam firma jasno określa, co jest grupą Diaspolis, a co jest firmą Diaspolis, no ale bez wątpienia firma Diaspolis jest głową grupy Diaspolis, więc można powiedzieć, że pan Łukasz Wlazeł w całej grupie Diaspolis jest bardzo ważny jako dyrektor generalny firmy Diaspolis importującej rosyjskie ziarno. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy się lepiej zapoznali z panem Łukaszem Wlazełem, czy też Wlazłem. Pan Łukasz Wlazeł Uczył się w Pabianicach, mieszka w Pabianicach, jest z Pabianic, więc zobaczmy, co pan Łukasz Wlazeł w tych Pabianicach dokazywał wcześniej, czego wcześniej dokazał. Otóż w artykule z 2004 roku, z życia Pabianic, czytamy, co następuje. Legitymacja samoobrony wystarczy, by dostać dobrą posadę w miejskich przedsiębiorcach. Młody radny, 22 lata Łukasz Wlazeł, ma biurko w zakładzie Dróg i Zieleni Miejskiej. Wcześniej był bezrobotnym studentem germanistyki. Radny powiatowy Tomasz Mikuta, także bezrobotny, jest od niedawna pracownikiem miejskiej ciepłowni. Czyli, jak widzimy, Łukasz Wlazeł, bezrobotny student, wstąpił do antyzachodniej samoobrony, która była wówczas najwyraźniej w Pabianicach popularna i e, znalazł zatrudnienie w Zakładzie Dróg i Zieleni Miejskiej. Ale mm, e, na tym się jego dokonania nie kończyły, ponieważ rok wcześniej, w 2003 roku, poproszę o kolejny skan, e, Życie Pabianic zamieściło taki artykuł, czytamy tutaj. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Wlazeł zapłacił karę za jazdę autobusem bez biletu Kontrolerzy skarżą się, że najpierw próbował ich przekupić, a potem straszył utratą pracy. No, chciałby się westchnąć i powiedzieć: Urodzony polityk. No, ale to są gorzkie żarty. Poproszę o kolejny skan. A potem, w 2005 roku, Łukasz Wlazeł pojawia się w Pabianicach jako kandydat do Sejmu. Kandydat, który dostał zero głosów, dodajmy od razu. Kandydat partii e, Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej. Co to była za partia? Poproszę o kolejny skan. Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej, jak czytamy w Wikipedii, bo tu nie trzeba daleko szukać, żeby się dowiedzieć ciekawych, bardzo ciekawych rzeczy, inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej to Polska centrolewicowa partia polityczna. Założona w 2004 roku przez byłych działaczy samoobrony, antyzachodniej partii Samoobrona, dobrze, dobrze znanej. Przewodniczącym partii był Zbigniew Łuczak, były szef łódzkiej samoobrony. Partia miała też dwóch posłów, jednym z nich był Waldemar Borczyk. No dobrze, i co się dalej stało z tą partią i jej działaczami? Poproszę o kolejny skan. Zbigniew Łuczak w 2014 roku został zatrzymany przez policję, a następnie tymczasowo aresztowany. W związku z przedstawieniem mu dziewięciu zarzutów, między innymi kierowania od 2011 roku grupą przestępczą zajmującą się wyłudzaniem praw własności do nieruchomości. Proces w tej sprawie rozpoczął się w styczniu 2018 roku w Łodzi. No dobrze, ale był jeszcze poseł Borczyk w tej partii. Kim jest poseł Borczyk? Co się stało z posłem Borczykiem? Poproszę o kolejny skan. Czytamy, że poseł Borczyk zasiadał w Radzie Krajowej Samoobrony. Uzyskał mandat poselski na Sejm, zasiadał w Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych i w Komisji Spraw Publicznych dawno temu to były lata 2001-2003. Został przewodniczącym samoobrony w Województwie Łódzkim. Potem wstąpił do partii Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej, tej samej partii, w której działał Łukasz Wlazeł, obecnie w firmie Diaspolis importującej rosyjskie ziarno. E Potem, w 2008, nie, 2006 roku, pan Borczyk został skazany przez Łódzki Sąd Rejonowy na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywne za napaść na policjanta i zniesławienie sędziego. No, z napaściami na policjanta, jak wiemy, bywa różnie. Bywa tak, że policjant kogoś napadnie, a potem mówi, że to jego napadnięto. Aczkolwiek przypominam, że to się działo w cywilizowanych, przedpisowskich czasach. Względnie cywilizowanych, żeby tu nie idealizować. W czasach przedpisowskich, kiedy takie działania ze strony policji były może odrobinę rzadsze. A zniesławienie sędziego no, to jest już coś, co trudno obronić. I w 2011 roku były poseł Borczyk został skazany na rok i trzy miesiące więzienia z zawieszeniem. Za oszustwo popełnione przy zbieraniu funduszy wyborczych. W 2013 roku pan Borczyk został przewodniczącym zarządu spo społecznego Komitetu Ochrony Praw Człowieka. Tak pięknie nazwał sobie tę organizację, tak pięknie nazwano tę organizację, w której po tych swoich kryminalnych ekscesach zaczął działać. A w 2015 roku, i tu przechodzimy do spraw najważniejszych, Pan Borczyk zasiadł w radzie krajowej nowo powołanej partii Zmiana. I jakby ktoś nie pamiętał, to przypominam, że Zmiana tak się nazywa partia, jawnie, e, tak się nazywała partia jawnie prokremlowska, założona przez Mateusza Piskorskiego e, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. A w 2018 roku pan Borczyk e, który poprzez samoobronę, sądy kryminalne i prokremlowską partię e, dotarł do tych wyborów samorządowych w 2018 roku. W 2018 roku pan Borczyk uzyskał mandat radnego Rady Powiatu Wieluńskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, z listy partii Jarosława Kaczyńskiego PiS. No, i czy jest się tu czemu dziwić? No, nie jest tu się czemu dziwić. No, kryminaliści dobrze się czują w PiS i zwolennicy Kremla dobrze się czują w PiS. Poproszę o kolejny skan, to jest takie powiększenie tutaj będzie, żeby gdyby ktoś nie wierzył, że pan Borczyk z partii Zmiana przeszedł do, e, do PiS, zjawnie prokremlowskiej partii, od tak sobie przeszedł do PiS, to tutaj może sobie to wyraźniej zobaczyć. No, ale tak jak mówiłem, tu się nie ma czemu dziwić, przecież wiceprzewodniczący pro-Łukaszenkowskiego Stowarzyszenia Polska-Białoruś, Jarosław Sachajko, jest posłem PiS i był wspierany przez Mariusza Kamińskiego podczas kampanii wyborczej. I tutaj najwyraźniej pan Łukasz Wlazeł z firmy Diaspolis, importującej rosyjskie ziarno, poszedł tropem swojego kolegi Borczyka bo on też wygląda no, na bardzo pisowskiego działacza biznesmena. Poproszę o kolejny skan. On, pan Wlazeł, zamieszcza na Facebooku na przykład swoje, zrobił sobie zdjęcie profilowe, na którym się przedstawia jako czciciel żołnierzy wyklętych, tak zwanych żołnierzy wyklętych. Zrobił sobie zdjęcie profilowe, na którym wrzucił znaczek, z przekreślonym symbolem Komitetu Obrony Demokracji i z dopiskiem antytargowica. Targowica to, jak wiemy, symbol zdrady. Targowiczanie to byli ultraprawicowi, ultrakatolicy, bogaci magnaci, którzy wezwali na pomoc Rosję, żeby chroniła Polskę przed nowinkami z Zachodu, przed szkodliwymi liberalnymi. I lewackimi pomysłami zachodu w XVIII wieku, czyli to byli tacy pisowcy. No ale PiS lubi wykręcać kota ogonem, złodziej lubi wołać łapa i złodzieja, dlatego, dlatego PiS swoich przeciwników nazywa Targowicą, chociaż jest Targowicą, i dlatego produkuje takie pokrętne znaczki i memy, na których można przeczytać, że demokrat. Demokracja to zdrada. No bo jak się mówi, że demokracja to targowica, to się mówi, że demokracja to zdrada. I pan Łukasz Wlazeł tym pisowskim szlakiem szedł jeszcze dalej, jeszcze głębiej się zapuszczał w te meandry pisowskiej propagandy. Poproszę o kolejny skan. Zamieścił sobie na przykład, wyśmiewał akcję noszenia koszulek ze słowem konstytucja, bo jako zdjęcia profilowe wklejał sobie takie koszulki. Które podobną czcionką miały napisane po lewej: Dekomunizacja. Czyli tutaj pan Wlazeł nam sugeruje, że jeśli bronimy konstytucji, to zasługujemy na dekomunizację. Czyli jakby sugeruje, że konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest komunistyczna, nasza konstytucja demokratyczna. Po prawej zamieścił sobie podobny, podobny napis, podobną czcionką. Tylko o innej treści, o treści naftalina. Naftalina to tak się kiedyś. Naftalina była środkiem używanym do tego, że, żeby odstraszać mole od ubrań. Jeśli jakieś ubrania długo leżały w szafie i się zestarzały, to się mówiło, że cuchną naftaliną, więc naftalina stała się symbolem czegoś takiego przestarzałego. Najwyraźniej tutaj pan Wlazeł nam próbuje wmówić, że konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i demokracja. To są rzeczy e, przestarzałe. E, to tyle o importerach rosyjskiego ziarna. E, z, zabrałem was na wycieczkę w ten niezwykły świat tych ludzi, po to, żebyśmy wiedzieli, kim oni są, co ich wie, łączy z Rosją, co ich łączy z Pisem, co ich łączy z Konfederacją. Zobaczyliśmy nawet no, całkiem. Bliskie powiązanie z, z kimś tak potwornym jak Ramzan Kadyrow. Zobaczyliśmy też powiązanie z Wiplerem, zobaczyliśmy powiązanie, zobaczyliśmy powiązanie z Andrzejem Dudą, z Przemysławem Czarnkiem, zobaczyliśmy jaką rolę odegrał Waldemar Buda, którego należałoby tutaj nazwać wielkim promotorem pisowskiego ziarna w Polsce, pisowskiego zboża. Były pisowski minister Waldemar Buda. Zobaczyliśmy też protegowanego ryzyka Szczepana Wójcika, protegowanego ryzyka lansowanego również przez Kremlowskie Radio Wiesti, FM, który broni gehenny potwornej zwierząt w klatkach i który też na czele oszukanych rolników próbuje napadać na. Na Ukrainę próbuje szkodzić, szkodzić Ukrainie. Takie to, jest, takie to jest środowisko. Tak jak mówiłem, polscy analitycy mówią, że import rosyjskiego ziarna jest mały, ale mówią też, że w ogóle nie powinno tego importu być i mówią, że rośnie. A jak pogrzebaliśmy głębiej, no, to się okazało, że nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, czy na pewno ten import jest taki mały, bo nie wiemy, jak wiele rosyjskiego ziarna wjeżdża do Polski pod metką np. łotewską. Są też inne metki, które można do tego ziarna przykleić. Jak wiemy, rosyjski węgiel sprowadzano do Polski jako węgiel z Kazachstanu. Prawdopodobnie to samo można też zrobić z rosyjskim ziarnem. Dlatego rząd powinien nie tylko całkowicie zakazać importu towarów spożywczych z Rosji, ale też uszczelnić pod tym względem granice, przemyśleć procedury tak, żeby one chroniły nas przed wszelkiego rodzaju szmuglem z Rosji. Kochani, będę już kończył za chwilę, bo gardło mi niestety wysiada. Tak to jest, jak nie ma gościa w programie i muszę mówić przez cały czas, aczkolwiek właściwie tak to gość był. W tej chwili ten gość już się stał taką zupełnie czarną plamą, bo Berta, moja kotka, chyba ją obudziłem właśnie, bo ziewnęła. Nie wiem, czy to widać czy widać jej, a tak, zapaliły się takie małe zielone światełka, to są jej oczy tak, obudziłem cię Berta, przepraszam cię, przepraszam cię Bertu, no ale chciałem o tobie powiedzieć żeby wszyscy cię zobaczyli żeby wszyscy zobaczyli jaka śliczna jesteś chociaż to jest nie do końca chyba tutaj, e, nie do końca jest chyba widoczne tutaj Berta no, jest gościem bardzo miłym, ale niestety Berta nie mówi, więc ja musiałem mówić cały czas i teraz gardło mi wysiada za chwilę skończę Dodam tylko jeszcze, że TVN ostatnio zamieścił interesujący materiał na temat pseudoekologicznych szwindli rodziny Roszkowskich, Marcina Roszkowskiego, syna Wojciecha Roszkowskiego, pisowskiego ideologa, o którym tutaj też mówiliśmy. No, żałuję trochę, że TVN nie skorzystał z pracy mojej na przykład i nie poinformował przy tej okazji, że Wojciech Roszkowski, ojciec Marcina Roszkowskiego i autor e, antyzachodniego podręcznika do e, historii e, lansowanego przez ministra Czarnka, podręcznika, który przedstawia Zachód jako rzekome straszliwe zagrożenie e, e, dla dla Polski, że Wojciech Roszkowski tak naprawdę nie zaczynał jako historyk, tylko zaczynał jako handlowiec w jednej z perelowskich centrali handlu zagranicznego infiltrowanych i monitorowanych przez komunistyczny wywiad PRL. Otó Radosław Gruca pisze, w razie czego powiedzcie Tomkowi, że ja mogę być jego gościem prawie zawsze. Gorąco pozdrawiamy radka. Jak ktoś nie dał jeszcze łapki dla mnie ani dla Berty, to proszę o łapkę dla radka. No i kończąc, powiem też, że trochę żałuję, że TVN, przynajmniej na razie, nie skorzystał z pracy Grzegorza Rzeczkowskiego, który opisywał opisał w Newsweeku pseudoekologiczne szwindle robione przez inną frakcję propisowskiego biznesu, frakcję związaną z Rosją, frakcję związaną z rodziną Szustkowskich, o której tutaj też wielokrotnie w resecie obywatelskim mówiliśmy. O, Radosław Gruca mówi, że poinformuje o Roszkowskim w swoim podcaście Podejrzani Politycy. Który można oglądać na stronie Radia Z. Bardzo dziękuję Radkowi. A że zareklamowaliśmy tutaj Radio Z i podcast Podejrzani Politycy, no to domyślam się, że Radek też zareklamuje Reset Obywatelski i nasze tutaj transmisje. Kochani, muszę już kończyć. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Wszystkim, którzy mi współczują że z spodu tego gardła, wszystkich, to, to wszystkim bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo proszę o łapki, bo każda łapka zwiększa widoczność tej transmisji. Bardzo proszę o to, żeby udostępniać link do tej transmisji w mediach społecznościowych, mówić znajomym, wysyłać znajomym link. Oczywiście, jeżeli znajomi sobie tego życzą, no bo nic na siłę. I gorąco dziękuję za każdą złotówkę. Za każdą złotówkę, no bo nie mamy sponsorów rządowych, nie mamy sponsorów komercyjnych, mamy tylko Was. Wy jesteście naszymi sponsorami obywatelskimi. Bardzo, bardzo dziękuję, szczególnie tym, którzy wspierają nas w serwisie Patronite, bo tam można zostać naszym stałym sponsorem. Można zrobić zlecenie stałe. I jak zawsze mówię, Kilka groszy co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. Na koniec wielkie podziękowania dla naszego dzielnego realizatora Maćka, który poradził sobie z tymi wszystkimi skanami. Było ich 77. Kochani, jesteście wspaniali. Bardzo Wam dziękuję. Super, że jesteście. Widzimy się prawdopodobnie za tydzień. Jeszcze nie wiem, czy nie będzie powtórki. Dam znać, czy będzie powtórka, czy będzie na żywo. Na pewno dam znać w mediach społecznościowych i tutaj na resecie też napiszemy. Bardzo gorąco Wam dziękuję, bardzo Was pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień. A tutaj już zaraz e, prawotek. Reset Obywatelski.